dzisiejsze badania polegają na tym, iż testujemy model zwierzęcy ARDS-u, ciężkiej patologii płucnej, która jest leczona w warunkach intensywnej terapii. I dzisiaj odzwierciedlamy właśnie taki sposób leczenia, postępowania respiratorem analogiczny do oddziału intensywnej terapii w warunkach doświadczalnych na modelu zwierzęcym. Naszymi pacjentami są świnie, model zwierzęcy dużego zwierzęcia, który jest bardzo, bardzo podobny w naturze do płuc i problemów wentylacji u człowieka. ARDS jest ogólnym pojęciem stwierdzającym ciężką patologię płucną. Oczywiście ten respirator powstał z myślą o leczeniu pacjentów z infekcją COVID-19. Natomiast to, co się dzieje na oddziale intensywnej terapii, to nie jest tylko temat COVID-19. Oczywiście jest to respirator, który może pomóc w terapii ciężkiej patologii płucnej na oddziale intensywnej terapii. W związku z tym dzisiaj testujemy właśnie jego właściwości, tryby wentylacji. Ogromnie jest mi miło powiedzieć, i mogę powiedzieć to jasno i otwarcie przed kamerą, że to dzieło funkcjonuje. I to nie tylko funkcjonuje, ale dobrze funkcjonuje. I w dzisiejszych warunkach, kiedy badamy rzeczywiście bardzo chore zwierzęta, okazuje się, że to działanie jest znakomite. A cóż więcej wobec tego oczekiwać od takich badań mnie, który jest jednym z współautorów, współtwórców tego rozwiązania. Dobrze funkcjonuje nasz polski pierwszy respirator. W pierwszym etapie stwierdziliśmy, iż respirator daje sobie radę z wentylacją płuc na modelu zwierzęcym, ale na modelu zdrowym, jeżeli tak można powiedzieć. W drugim etapie ćwiczyliśmy długotrwałą wentylację, dłużej niż 48 godzin. A dzisiaj, w takim trzecim etapie, jesteśmy w tej chwili świadkami działania respiratora na modelu zwierzęcym ARDS-u, czyli naprawdę ciężkiego, patologicznego stanu, który obserwowany jest w oddziale intensywnej terapii i który jest leczony przy pomocy respiratora, tak zwanego respiratora terapeutycznego. Takim respiratorem jest ten nasz respirator, polski respirator z Bydgoszczy. To dzięki naszej pracy, dzięki stworzeniu Centrum Medycyny Translacyjnej mogliśmy spotkać się tutaj i możemy realizować to piękne dzieło, jakim jest polski respirator. Pierwszy polski respirator stworzony we współpracy polskich inżynierów, polskich lekarzy, polskich biologów i polskich lekarzy weterynarii, którzy są niezbędni, ponieważ mottem Centrum Medycyny Translacyjnej jest jedno zdrowie, jedno życie, jeden świat. Świat zwierząt i świat człowieka. Nasze wyniki przede wszystkim musimy jeszcze ocenić. Myślę też, że będą oceniane nie tylko przez nas, ale też przez środowisko z zewnątrz, głównie anestezjologiczne, ale wszystkich lekarzy i pasjonatów intensywnej terapii. A więc mogę te spostrzeżenia na gorąco w tej chwili przekazać, ale ja myślę, że one potwierdzą po prostu nasze wyniki badań, potwierdzą przydatność respiratora nie tylko w wentylacji płuc jako po prostu urządzenie, które wentyluje mechanicznie płuca, ale też jako narzędzia terapeutycznego w oddziale intensywnej terapii.